Cześć, chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, jakie wnioski wyciągnęliśmy z kilkudziesięciu już wdrożeń sklepów internetowych, mikro, średnich, małych sklepów, jak ich właściciele czy osoby odpowiadające za ich wdrożenie podeszły do całego projektu i jakie wnioski z tego możecie wyciągnąć też dla siebie na przyszłość. Zakładam, że mamy tutaj na sali osoby, które są zainteresowane albo założeniem swojego sklepu internetowego, albo wdrożeniem jakiejś nowszej wersji dla tego biznesu, który już prowadzą w sieci. Stąd będę, to sobie za chwilkę jeszcze wyświetlimy. Stąd będę mówił przede wszystkim do Was i często namawiam, żeby zadać sobie takie pytanie, kto odpowiada za skuteczne wdrożenie sklepu internetowego. W związku z tym, że wracamy do takiej podstawówki, do fundamentów, no to będzie też kolorowanka na koniec. Myślę, że jak przejdziemy przez całość, to ten rysunek nabierze dla Was już kolorów troszeczkę, będziecie wiedzieć, co z nim zrobić. A w związku z tym, że abecado, że alfabet, no to będziemy troszeczkę sobie rozszyfrowywać poszczególne literki. Więc kto jest odpowiedzialny za takie prawidłowe wdrożenie? A to przypadkiem nie ty? Być może to ty? Czyżby to ty? Dlaczego nie ty? Oczywiście, ej, to chyba ty. I ta konkluzja, która oby pojawiła się przed wdrożeniem niż po jego zakończeniu. Fakt, faktycznie to ty. Więc osoby, które taki sklep próbują sobie założyć bądź będą zmieniały, muszą mieć świadomość, że tak naprawdę to wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby ten proces przebiegał prawidłowo, bo nawet jeżeli będziecie współpracować z jednym, drugim czy trzecim kontrahentem, to wy będziecie go wybierać. To wy jesteście osobami decyzyjnymi w całym tym procesie, ale oczywiście to był tylko żart, no, nie o takim alfabecie będziemy mówić. I teraz przebiegniemy sobie troszkę przez alfabet po tych literkach. Niektórzy twierdzą, że prelekcje na sam koniec WordCampa, no to jest słaby pomysł, bo ludzie są zmęczeni, już niektórzy wyjeżdżają wcześniej i tak dalej. A ja, słuchając prelekcji, bardzo się cieszę tak naprawdę, że jest to tak późno, ponieważ to będzie troszkę podsumowanie też. To, co jest istotne, to nie będę w stanie opowiedzieć z racji czasu bardzo dogłębnie o wszystkich elementach. Przez niektóre przebiegniemy dość szybko, ale nad analizą, przepraszam, nad analizą będziemy się, myślę, tutaj musieli pochylić troszkę dłużej, z tego względu, że to jest mega kluczowy element. Analiza biznesowa. Przede wszystkim odpowiem na pytanie, czy w ogóle sklep internetowy to jest to, co potrzebujecie wdrożyć. Czy w waszym przypadku sklep internetowy to będzie biznes, który się zepnie po prostu. To jest praca na cyferkach. Tutaj myślicie nad tym, jakie będą koszty, jakie będą przychody, kto jest waszym klientem, jaka jest wasza przewaga konkurencyjna, w jaki sposób chcecie prześcignąć konkurencję, która być może już na rynku jest. Co będziecie robić lepiej? Jeżeli oni są już na rynku, to w jaki sposób wy chcecie zdobyć ich klientów albo dotrzeć do nowych? Z czym się to będzie wiązało? Ergo, czy biznes jest dla was? Czy będziecie wdrażać MVP? Czy chcecie już bardzo rozbudowany sklep? Czy wasza sprzedaż jest już dojrzała, czyli albo macie sklepy stacjonarne, albo w jakiś sposób już sprzedajecie, chcecie zrobić wyjście w online, czy też dopiero powstał pomysł i chcecie zobaczyć, czy w internecie będziecie sprzedawać z sukcesem, to tutaj trzeba będzie policzyć. Bo w momencie, kiedy sklep powstanie, będziecie mieć pierwszy rok i zaczniecie się zastanawiać, a dlaczego ten marketing nie działa, co było już wspomniane wcześniej? Ano dlatego, że nie odrobiliście lekcji na samym początku, czy to w ogóle jest sensowne. Jeżeli zapadnie decyzja, że tak,
to trzeba by było fajnie zrobić analizę przedwdrożeniową. Czyli zanim jeszcze podpiszecie umowę z jakimkolwiek wykonawcą, zastanawiacie się, jaki sklep jest wam potrzebny. Można to zrobić z partnerem, jeżeli nie macie kompetencji e-commerce'owych u siebie, albo w zespole, albo po waszej stronie po prostu osobiście. To warto jest rozmawiać z jakimś dostawcą, który te kompetencje ma. Niekoniecznie musi być później wykonawcą waszego sklepu, ale może was przeprowadzić po prostu przez analizę tego, jak ma wyglądać sklep, który będziecie następnie, który wymyśliliście sobie w tej analizie biznesowej. I tutaj efektem tego, tej analizy przedwdrożeniowej powinien być przynajmniej spis funkcjonalności, dość dokładny spis funkcjonalności, który będzie można później ubrać w brief, a może już nawet jakaś specyfikacja, która będzie podstawą dalszych waszych działań. Budżetowanie, czyli ile tak naprawdę macie środków. Bardzo często u nas jest tak, że karty blisko przy orderach, nie chcemy się zdradzić, jaki jest budżet, bo oczywiście wtedy firma powie nam dokładnie taką kwotę. Czasem tak, czasem nie, rozumiem takie podejście, ale wy na pewno musicie bardzo dokładnie wiedzieć, z jakim budżetem do projektu startujecie. I ubrać to w plan finansowy. Nie musicie mieć całej kwoty od razu, ale musicie wiedzieć, że te środki będą dostępne w odpowiednich momentach, w odpowiednich transzach. I tutaj jest 8 powodów, najczęstszych powodów, dlaczego projekty IT nie kończą się sukcesem. I to jest by, ry, a, ky, a, sy, e. W związku z tym, jeżeli przemyślicie ten budżet, to będzie raczej ok. Musicie założyć sobie dodatkowe koszty, a nie tylko minimum. Ważny też jest brief. Tu się musicie zastanowić, czy własny, czy waszego dostawcy, który na przykład robił z wami tę analizę przedwdrożeniową. Ważne, aby pytać na każdym etapie takiego procesu, co jeszcze wykonawca wziął pod uwagę. To znaczy, co jeszcze dopisał wam do tego briefu. Co jeszcze być może wypominaliście, a on ma na to spojrzenie. Z tego względu, że jeżeli nie umieścicie tego w briefie, wyjdzie to w czasie dalszej współpracy, no to budżetowanie będzie się sypać. Rzecz prozaiczna, content, opisy produktów, zdjęcia, artykuły na bloga, jeżeli taki przewidujecie, to warto przygotować wcześniej. Nie zostawiamy tego na ostatni moment, bo możemy się po prostu gdzieś tam nie wyrabiać z tym. I przede wszystkim warto ustalić, kto wprowadza te treści na stronę. Developer. Pytanie jest następujące. Kto będzie tę naszą stronę kodował? I tutaj macie różne możliwości. Wiadomo, są freelancerzy, są firmy. Pod firmą zaznaczam, że tu mam na myśli zespół, a nie pojedynczą osobę, która ma działalność gospodarczą, bo to de facto jest klienckie. Jak warto wybierać te osoby? Tutaj są plusy i minusy. Freelancer to będzie tańsze rozwiązanie. Firmy, większe zespoły, te koszty są zdecydowanie większe, ale mamy też pewne przewagi, że ktoś nam nie zniknie, albo jesteśmy w stanie sprawdzić, że wiem, firma działa x lat, w związku z tym będzie to sytuacja bezpieczniejsza, jakby bardziej przewidywalna, ale nie jest to regułą oczywiście. Warto spojrzeć na doświadczenie, ale niekoniecznie w waszej branży. Raczej popatrzyłbym też na wielkość projektu. To znaczy, jeżeli ktoś wykonywał raczej malutkie sklepy, a macie już w planach zrobienie średniego czy większego troszkę sklepu, to szukajcie takich wykonawców po prostu, bo dla osób bez tego backgroundu będzie to słabo. Musimy chyba przyspieszać.
Dobrze, pewne rzeczy będę pomijał, ale prozaicznie e-mail jest istotny. To znaczy jest to kanał komunikacji w sklepie, który jest często pomijany i później do klientów po zakupie są wysyłane defaultowe treści. Nie zostawiajcie tego tak po prostu, przygotujcie sobie to wcześniej. Etapy to jest duży projekt. Musicie wszystkie elementy, które są, dzielić na poszczególne mniejsze etapiki. Co możecie podzielić, podzielcie, nawet jeżeli nie będzie to lądowało później w harmonogramie, o którym zaraz. Funkcjonalności to jest rzecz, która właśnie odnosi się do wcześniejszych analiz. Musicie mieć specyfikacje, musicie mieć jakieś przypadki użycia, te tutaj formy do wypracowania, ale ważne, żeby było się do czego odnieść później, kiedy będziecie sprawdzać, czy te funkcjonalności, które miały być, są i czy działają prawidłowo. Grafika jest bardzo istotna, ale nie tylko tyle, jak ona wygląda, ale również jak została przygotowana. Pamiętajcie, że mobile first, już teraz mamy bardzo dużo wejść na strony i sklepy z komórek. W związku z tym oczekujcie, że projekty będą wykonane nie tylko na desktop, ale przede wszystkim na komórki, mniejsze ekrany. I to musicie mieć oddzielne projekty na to, żeby widzieć, że to na pewno będzie wyglądało dobrze, a nie jak się wam deweloper będzie domyślał później i poukłada nam te klocki. Więc responsywność najważniejsza. Ten harmonogram. Po pierwsze, daje wam bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o kwestię tego, kto, co i kiedy musi zrobić. Przy tego typu projektach współdziałacie z wykonawcą. W związku z tym tutaj musicie pamiętać o tym, że jest część pracy, bardzo duża część pracy do zrobienia po waszej stronie. Więc w momencie, kiedy mamy harmonogram, mamy konkretne kamienie milowe, jesteśmy w stanie do nich się odnosić. I tutaj jest i własny harmonogram, czyli te rzeczy, które musicie dostarczyć. Rozbijcie sobie na własny harmonogram, jak je przygotowywać w czasie, żeby później móc je wnieść do projektu. Hosting to jest kwestia już pomijalna w tym momencie. Integracje mogą być standardowe albo nie. Standardowe jak płatności, jakieś wysyłki, ale możecie mieć niestandardowe integracje z magazynem albo z programem księgowym, albo z hurtowniami jakimiś dropshippingowymi. To jest istotna rzecz, warto o tym wcześniej bardzo mocno porozmawiać, bo integracje mogą nam bardzo zwiększać koszty projektu i możecie się zastanowić, co na start, a co możecie wdrożyć później, czyli rozwoju. Jakość jest istotna i wykonania samej strony, ale też i kodu, ale to nie będziemy, to możemy pominąć. Wiadomo, że klienci, i to w analizie wam wyjdzie, ale ja bym się skupił tutaj na kosztach. Pilnujcie kosztów, dopytujcie na każdym etapie, bo projekty IT bardzo często rosną. Żeby te koszty mieć pod kontrolą, to też dopytajcie, jakie licencje wykonawca przewiduje, kto za nie płaci i kiedy. Czy wypłacicie coś na start, czy później przejmujecie opłatę licencji. No i czy prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie do rzeczy, które wykonawca robi, są ujęte w umowie i możecie z nich później korzystać. Na to, jak sklep będzie też wyglądał, ma wpływ marketing i ta strategia marketingowa. Z pierwszej analizy ona już powinna wynikać. Ale najistotniejsze potem jest model rozliczeń. Możecie mieć przy mniejszych projektach fixed price, czyli konkretną kwotę, ale uczulam, tutaj musicie się mocno przyłożyć do briefu. Jeżeli brief będzie za słabo przygotowany, to tak czy inaczej ta kwota wam urośnie. Bo chcieliście funkcjonalności, których nie do końca opisaliście w briefie i potem się kończy to dość słabo, albo rozliczacie się za godzinę. To jest kwestia komfortu. Przy stałej cenie wy macie komfort, przy godzinach komfort ma firma wykonująca. Jednakowoż przy wyższej, znaczy tu się płaci, tak? Albo płacicie większą kwotę przy fixed price, albo po prostu możecie nie mieć kontroli do końca nad godzinami przy time and materials, albo można to sobie dalej
przemyśleć. Narzędzia zewnętrzne, bardzo często wdrożeniowcy nie potrafią wszystkich rzeczy, oni mogą wam to wdrożyć, ale nie poustawiają od strony samego narzędzia, więc to musicie przewidzieć, że to ktoś musi wam pomagać. Przy ofertowaniu. Czy cena czyni cuda? Tu bym się bardzo mocno zastanowił, czy na pewno. Stwórzcie kryteria, czyli tabelkę, którą będą wam wykonawcy wypełniać, abyście mogli porównać po prostu to, czego potrzebujecie. Nie porównujecie wtedy jakość z różkami, bo każdy robi co innego, tylko macie jedną konkretną ofertę i rozbijajcie na elementy. Nie proście o jedną kwotę, tylko rozbijajcie jak najwięcej na poszczególne elementy i proście o estymację czasową, a nie kwotową. To też pokażę wam, jak poszczególni wykonawcy będą szacować czas wykonania danych rzeczy. Produkty w sklepie? No są. Ale pomyślcie, czy potrzebujecie wariantować te produkty na przykład, albo robić jakieś zestawy. To nie jest standard. Platforma e-commerce. Kochamy e-commerce oczywiście, jest super, ale nie zawsze potrzebujemy tego typu rozwiązania. Możliwe, że jeżeli chcecie sprawdzić sobie jakiś pomysł, potrzebujecie zwykłej platformy SaaS-owej, czyli płacicie za dostęp do narzędzia, a nie musicie robić nawet obowiązkowego wdrożenia. Regulacje prawne, znowu były już wykłady, były już wspomnienia nawet i dzisiaj o RODO chociażby, ale regulaminy, dokumenty, obowiązki, omnibusy, RODO, jest tego bardzo dużo. Jeżeli wykonawca wam mówi, że on wam tam to ogarnie, da wam jakieś szablony, to jest pułapka po prostu. Lepiej skonsultować się z prawnikiem i mieć zrobione pod siebie. Rzecz prozaiczna to właśnie szkolenia. Czy będzie szkolenie, w jakiej formie, ile czasu, no i czy po tym szkoleniu jeszcze będziecie mieć jakieś wsparcie, to jest dość istotne. Wiem. Ale pędzimy. Przy testach oczywiście samo wdrożenie musi być przetestowane przez dostawcę, ale wy też testujecie, musicie się do tego bardzo dobrze przygotować i zaplanować na to czas. To jest istotne. I pamiętajcie, że jest różnica pomiędzy poprawkami, czyli coś miało być, nie ma tego albo działa źle, a zmianami, czyli że wymyślamy, że jednak inaczej chcemy względem tego, co było briefowane albo uzgodnione. Towarowanie, kto będzie towarował i w jaki sposób? Czy wy, czy wykonawca? Bo to znowu, czas i pieniądze. Wielu klientów mi podpisuje umów na wykonanie sklepu. Nawet na najdrobniejszy sklep warto jest podpisać umowę i zastanowić się, jak ona gwarantuje wasze prawa. Choćbyście się super dogadywali, to umowa to jest dokument, który robimy w dobrych czasach, kiedy się dogadujemy, na te czasy złe, kiedy nagle się przestaniemy dogadywać. Wdrożenie na produkcję. O dziwo, niektórzy wykonawcy nie wyceniają tej usługi, uważają, że to jest oddzielny projekt. Wy też możecie do tego tak podejść i możecie to przewidzieć, ale tak jak przy tych kosztach. Dopytujcie o wszystko po prostu, czy szkolenie, czy wdrożenie na produkcję. To są rzeczy, które są ujęte w koszcie. Najlepiej sami to w tej tabelce ofertowej sobie przygotujcie. Dlaczego warto podejść do tego jako projektu? Jest potrzebne bardzo dużo osób i współdziałanie chociażby z hostingiem, współdziałanie z jakimiś działami w firmie. Dlatego warto jest zaplanować to i podejść do tego spokojnie. A w momencie, kiedy macie już istniejący sklep, wdrażacie nowy, no to każdy przestój i wywalenie się tego tematu jest trudne. Idealny proces wdrożenia sklepu jest jak Yeti. Podobno ktoś widział, ale chyba jednak nie istnieje. W związku z tym przygotujcie się, że nie pójdzie wam dobrze. Coś się zawsze gdzieś wywali po której ze stron, ale żeby to minimalizować, jest kwestia zarządzania po prostu tym projektem. Musicie mieć dobre kamienie milowe w harmonogramie, dobry przepływ informacji pomiędzy firmą a wdrożeniowcami, no i ogarniać te problemy, które się będą pojawiały. To będziecie robić albo wy, albo ktoś po stronie wykonawcy, kto będzie za to odpowiedzialny. Jeżeli wy nie macie takich kompetencji, dobrze jest mieć ogarniętego e-commerce managera, albo u siebie w zespole, albo po prostu wynajętego. To też jest rozwiązanie na przygotowanie i wdrożenie. I żeby
podkreślić, tak, to wy nadal jesteście odpowiedzialni za to, żeby ten proces przebiegł płynnie, a firma wdrożeniowa może albo tylko się dostosować do tego, albo po prostu mieć jakiś kłopot. Dobrnęliśmy. Zapraszam na mojego LinkedIna, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania. I tutaj możecie złożyć swoją opinię o mojej prelekcji.